Szanowni Państwo, obecnie dużo w organizacjach pozarządowych mówi się o fundraisingu. Czym tak naprawdę jest fundraising i jakie mity krążą wokół niego? Postaram się w dzisiejszej krótkiej prezentacji przybliżyć ideę, procesu, metod oraz znaczenia właśnie fundraisingu w działalności w organizacjach non-profit. Przechodząc do pytania głównego, czym tak naprawdę jest fundraising? Fundraising jest dosyć znanym i często używanym słowem, zwłaszcza wśród naszych znajomych, którzy są aktywni społecznie. Jest to powszechnie używane słowo, natomiast odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę ono oznacza, co tak naprawdę oznacza to pojęcie, wcale nie jest taka prosta. Otóż fundraising najmocniej kojarzy nam się właśnie z organizacjami pozarządowymi, z organizacjami działającymi non-profit, nie dla zysku. Jest to słuszne skojarzenie, ponieważ w bardzo prostym rozumieniu tego słowa fundraising jest szeroką formą wsparcia dla różnego rodzaju organizacji pozarządowych. Jakie są rodzaje fundraisingu? Jakie są definicje i różne rozumienia tego pojęcia? Kto się tak naprawdę może zajmować fundraisingiem? Od czego zacząć? Postaram się odpowiedzieć na powyższe pytania w kolejnych slajdach. Tak jak już wcześniej wspomniałam, fundraising to nic innego jak działania, które mają na celu pozyskanie środków, pozyskanie funduszy, które są niezbędne do realizacji misji danej organizacji. Fundraising jest takim korzystnym z perspektywy czasu, z perspektywy organizacji procesem. Opiera się on przede wszystkim przynajmniej powinien opierać się na przemyślanej, na skutecznej strategii. Oczywiście przede wszystkim ważne jest, aby był on zgodny z obowiązującym prawem. Tutaj, co chciałabym podkreślić, to fakt, że fundraising to tak naprawdę relacje. Otóż fundraising wymaga konsekwentnego budowania relacji z partnerami, którzy nas wspierają. Zatem taka osoba zwana fundraiserem w organizacji, osoba, która zajmuje się fundraisingiem, ma za zadanie opracowanie, a także wdrożenie długofalowej strategii fundraisingu organizacji. Natomiast w samym procesie, w samym powodzeniu przedsięwzięcia bierze udział cała organizacja, która uzyskuje pomoc. Dbając tak naprawdę w każdej chwili, codziennie, systematycznie o wizerunek, o komunikację z darczyńcami. Fundraising to przede wszystkim wiedza, relacje, a także systematyczne działania. Tutaj też ta systematyczność jest dosyć ważna, jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji pozarządowych. Szanowni Państwo, w opinii publicznej wciąż panuje szkodliwe przekonanie,
że fundraisingiem mogą zajmować się wyłącznie duże organizacje pozarządowe, czy takie, które dosyć dobrze prosperują. Sęk w tym, że w rzeczywistości to największego wsparcia potrzebują mniejsze NGO, mniejsze organizacje pozarządowe, po to, aby po prostu mogły się rozwinąć w swojej działalności. Niewątpliwie fundraising, który jest realizowany systematycznie, który jest realizowany dokładnie i konsekwentnie, bez wątpienia sprawdzi się zarówno dla dużego stowarzyszenia, jak i dla małej fundacji. Wprawdzie w Polsce ten fundraising w porównaniu do krajów zachodnich czy wręcz Stanów Zjednoczonych tak naprawdę cały czas raczkuje, ale mimo to jest określany zawodem przyszłości. Tak naprawdę wiele organizacji pozarządowych obecnie poszukuje specjalisty z dziedziny fundraisingu. Specjalisty, który pomógłby skutecznie pozyskać dodatkowe środki na realizację celów statutowych. Czym tak naprawdę charakteryzuje się dobry fundraiser? Czym tak naprawdę charakteryzuje się dobry fundraising? Przede wszystkim, szanowni państwo, wiedzą z zakresu marketingu, można powiedzieć też takim zacięciem sprzedażowym, które jest niezbędne podczas pozyskiwania darczyńców. Osoba, która zajmuje się fundraisingiem, powinna być niezwykle komunikatywnym człowiekiem i też, co ważne, odpornym na sytuacje stresowe. Powinna być także zorientowana na cel i ambitna. Organizacje, którym tak naprawdę zależy na rozwoju, powinny na stanowisko fundraisera zatrudnić osobę kompetentną, systematyczną, komunikatywną, która będzie w stanie budować te relacje z darczyńcami, która będzie w stanie działać na podstawie wcześniej dobrze przygotowanej przez siebie strategii. Przejdźmy zatem do kolejnego slajdu. Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie, skąd tak naprawdę organizacje pozarządowe mogą pozyskiwać fundusze? Tak jak wcześniej wspomniałam, fundraising w obiegowej definicji, można powiedzieć, nazywany jest takim proszeniem o wsparcie. To określenie jako proszenie o wsparcie jest, można powiedzieć, dużym uproszczeniem, ponieważ tak naprawdę fundraising należy rozumieć jako proces, jako opłacalny dla organizacji proces, który jest oparty na przemyślanej, oparty na długofalowej strategii. Proces, który jest etyczny i zgodny z obowiązującym prawem. Proces, którego zadaniem jest zapewnienie funduszy, zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji misji oraz zbudowanie relacji z partnerami prywatnymi i publicznymi. Zatem zadaniem fundraisera lub fundraiserki nie jest takie chaotyczne proszenie o pieniądze, tylko właśnie stworzenie i wdrożenie strategii. Co więcej, fundraiserzy nie tylko odpowiadają za sukces tej strategii,
ale wręcz cała organizacja. Poprzez swoją codzienną pracę, poprzez komunikację z darczyńcami, poprzez wyniki tej pracy i po prostu dbanie o wizerunek. Obecnie dosyć mocno zakorzeniły się w świadomości sektora pozarządowego różnorodne mity o fundraisingu. Mity, które bardzo szkodzą przede wszystkim niewielkim organizacjom, które ulegając tym mitom podejmują niekorzystne decyzje. Jeśli wystarczy nam jeszcze czasu, to postaram się poświęcić kolejny slajd na omówienie takich mitów. Zobaczymy, jak się wszystko rozłoży jeszcze tutaj, czasowo. Przechodząc do odpowiedzi na tytuł slajdu, na którym jesteśmy. Skąd organizacje pozarządowe mogą pozyskiwać fundusze, mogą brać te środki? Jak wiemy, szanowni państwo, sektor pozarządowy jest zróżnicowany finansowo. Z jednej strony istnieją fundacje o wysokich budżetach rocznych. Z drugiej strony, według badań jednego ze stowarzyszenia z 2011 roku, wynika, że typowa organizacja pozarządowa rocznie odnotowuje około 20 tysięcy złotych przychodu. Jak wiemy, jest to niewielki budżet i trudno z nim zaplanować nowe, zwłaszcza duże projekty. Niełatwo też o zatrudnienie dobrego fundraisera czy fundraiserki. Szanowni Państwo, istnieje zarazem skończona liczba źródeł finansowania organizacji pozarządowej oraz nieskończona liczba metod, w której fundraisera ogranicza jedynie czy to obowiązujące prawo, czy po prostu własna wyobraźnia. Skąd zatem organizacje pozarządowe mogą brać fundusze? Otóż granty i dotacje publiczne to tylko jedno z najpopularniejszych źródeł. Natomiast, jak sami pewnie Państwo wiedzą, jest ono obłożone dużym ryzykiem. Otóż organizacja korzystająca wyłącznie z takiego źródła finansowania, jakim są granty i dotacje publiczne, może popaść w pułapkę tak zwanego dostosowywania misji do potrzeb bieżących konkursów na granty czy na dotacje publiczne. Fundusze wtedy pochodzące z dotacji są de facto wydane już w momencie wpłynięcia na konto, co w praktyce oznacza, że organizacja nie posiada żadnych wolnych środków. W Polsce istnieje stosunkowo niewiele fundacji grantodawczych. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych działa ich ponad 100 tysięcy. I tylko około 10% organizacji pozarządowych korzysta z ich pomocy. Również część zagranicznych fundacji grantodawczych prowadzi programy pozwalające na dofinansowanie działań NGO działających w Polsce. Niemniej wiedza o nich nie jest w naszym kraju powszechna. I z tego typu dotacji korzysta
obecnie nie więcej niż powiedzmy 5% organizacji. W przypadku stowarzyszeń częstym źródłem finansowania są składki członkowskie, z których korzysta około 60% polskich organizacji. Pomimo tego, iż jest to dosyć popularna metoda finansowania, to pieniądze ze składek nie mają dużego udziału w budżecie tego sektora. Również, jak wiemy w praktyce, to egzekwowanie składek członkowskich nie jest najłatwiejszym zadaniem. Natomiast z kolei współpraca z biznesem, na przykład poprzez darowizny od firm czy wsparcie sponsorskie, jest źródłem stosowanym zaledwie przez około 30% polskich organizacji pozarządowych. W odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej czy też Stanów Zjednoczonych, polskie organizacje pozarządowe w niewielkim stopniu korzystają z finansowania, które jest oparte na darczyńcach indywidualnych. Można powiedzieć, że obecnie korzysta z niego, poszukuje ich około 30% polskich NGO. Przy czym popularność tego źródła maleje. Z kolei odpłatną działalność statutową i działalność gospodarczą prowadzi prawie co dziesiąta organizacja w naszym kraju. Szanowni Państwo, otóż organizacje pożytku publicznego korzystają ponadto z 1% podatku, właściwie 1,5% podatku. Przy czym obecnie te z nich, które nie prowadzą słupką, zbierają znacznie mniej funduszy. Najstabilniejszymi źródłami finansowania są regularni darczyńcy indywidualni oraz kapitał żelazny, który pozwala na finansowanie bieżącej działalności z odsetek. Organizacje pożytku publicznego są zdecydowanie uprzywilejowane, jeśli chodzi o to prowadzenie działań fundraisingowych. Zatem, jeśli fundacja czy stowarzyszenie spełnia formalne warunki otrzymania statusu OPP, czyli organizacji pożytku publicznego, to powinni wziąć to pod uwagę jako jeden z pierwszych punktów. Bynajmniej nie z powodu tego 1,5% podatku. W przypadku małych organizacji, które nie prowadzą słupkont, pozyskana z niego kwota nie będzie wysoka. Natomiast istotniejsze jest to, że tylko organizacje pożytku publicznego są zwolnione podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych. Także mogą otrzymywać darowizny w postaci nieruchomości z zasobów Skarbu Państwa. Mogą też pozyskać od firmy Google Grant w wysokości do tam około 120 tysięcy dolarów rocznie z przeznaczeniem na reklamy AdWords. Status organizacji pożytku publicznego jest również takim znakiem jakości, który ułatwia dialog z darczyńcami
i sponsorami. Jednym z wymienionych przeze mnie źródeł pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowych były granty i dotacje publiczne. Chciałabym, abyśmy przyjrzeli się bliżej tutaj temu punktowi. Już przełączę prezentację. Pozwolę sobie w tym momencie na łyk wody. Niestety obecna pora roku nie sprzyja, jeśli chodzi o zatoki, jak pewnie troszeczkę słychać po moim głosie. Ale przechodząc już do sedna. Jeśli chodzi o granty i dotacje publiczne. Tutaj mam nadzieję, że wszystko jest dobrze widoczne. Chciałabym pokrótce omówić te źródła, ponieważ wiem, że zwłaszcza wielu tutaj słuchaczy działających w organizacjach pozarządowych korzysta z tego różnego rodzaju form dofinansowania na działalność. Przechodząc do pierwszego programu, czym jest tak zwany ROHIS? ROHIS, czyli rozwój organizacji harcerskich i skautowych. ROHIS jest programem, którego zadaniem właściwie jest zapewnić wzrost liczby młodych osób zaangażowanych w dobrowolną pracę w organizacjach harcerskich. Mogą Państwo do niego aplikować, jeśli zależy Państwu również czy to na rozwoju umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji wychowawców dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską, czy jeśli Państwa organizacja ma po prostu zapewnić wzrost liczby młodych ludzi zaangażowanych w pracę na rzecz społeczeństwa. Dalej. PRO, czyli tak naprawdę chyba najbardziej znany przez Państwa program. PRO, czyli Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich. PRO jest tak naprawdę pierwszym w historii programem bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich NGO. Konkursy dotacyjne są uruchamiane w ramach pięciu priorytetów programu. Dotacje, które mogą Państwo uzyskać w ramach programu PRO, są przeznaczone przede wszystkim na realizację celów statutowych Państwa organizacji, czy też po prostu na rozwój instytucjonalny. Z kolei podstawowym celem nowego FIO, czyli Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jest promocja działalności społecznej, ale także aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich. Nowe FIO jest, można powiedzieć, kontynuacją programów rządowych.
Kto może korzystać ze środków finansowych? Przede wszystkim organizacje pozarządowe, o których mowa w artykule 3, punkcie 2 oraz podmioty wymienione w artykule 3, ustępie 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ale także organizacje pozarządowe, które działają na podstawie innych przepisów, jak na przykład koła gospodyń wiejskich czy ochotnicze straże pożarne. Z kolei fundusz młodzieżowy, tutaj nieco zasłonięty przeze mnie, o, odsłonimy, jest nową ofertą mającą na celu wsparcie działań służących aktywizacji społecznej młodzieży. Otóż, szanowni państwo, dotychczas mogli państwo uzyskać wsparcie głównie w ramach programów FIO, Nowe FIO, PRO. Jednak nie istniał żaden instrument wsparcia adresowany bezpośrednio do szerokiego grona organizacji młodzieży. Program jest wzmocnieniem instytucjonalnym i ma umożliwić większe zaangażowanie państwa, większe zaangażowanie młodych ludzi. Otóż mogą państwo złożyć ofertę o dofinansowanie zadań w ramach 3 priorytetów merytorycznych. Priorytet 1 dotyczy aktywizacji młodzieży w samorządach. Jest on adresowany do młodzieżowych rad, do młodzieżowych sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego, ale także do samorządów uczniowskich, studenckich i doktoranckich. Projekty realizowane przez państwa z kolei w ramach priorytetu 2 powinny przyczyniać się do zwiększania obecności organizacji młodzieżowych w życiu publicznym w działaniach dotyczących m.in. edukacji obywatelskiej, solidarności międzypokoleniowej, ale także analizy sytuacji młodzieży. Z kolei projekty, w które angażują się państwo w ramach priorytetu 3, powinny budować i wzmacniać potencjał organizacji młodzieżowych poprzez czy to poprawę ich zarządzania, tworzenia czy doskonalenia zasobów, ale także tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji. Więcej informacji dotyczących tutaj projektu, jakim jest Fundusz Młodzieżowy oraz samego procesu aplikowania, mogą znaleźć państwo na stronie Narodowego Instytutu Wolności. Przechodząc dalej, Europejski Korpus Solidarności. Tutaj już przechodzimy na ten poziom ponadnarodowy. Otóż tutaj Europejski Korpus Solidarności jest programem Komisji Europejskiej. Programem, który ma za zadanie umożliwić młodym ludziom zaangażowanie się w lokalne inicjatywy, który ma za zadanie umożliwić młodym ludziom udział w projektach wolontariatu, w projektach przynoszących korzyści społecznościom w całej Europie. Program skierowany jest do młodzieży, ale nie tylko. Jest on skierowany również do firm, do organizacji i instytucji działających w szeroko rozumianym sektorze solidarnościowym.
Nadrzędnym celem tego programu jest umożliwienie organizacjom uzyskania dofinansowania projektów na rzecz społeczności i współpracy z młodymi ludźmi, którzy pragną zaangażować się w wolontariat w kraju i za granicą. Dalej. Program Generacja V4, czyli tak naprawdę nic innego jak Fundusze Wyszehradzkie. Otóż, Szanowni Państwo, program Generacja V4 to międzynarodowe projekty wymiany młodzieży w wieku między 14 a 30 rokiem życia. Młodzieży, która w swoich działaniach musi zawierać, oraz w swoich działaniach stawia na te elementy integracji, nauki, współpracy i też dobrego sąsiedztwa. Projekt realizowany w ramach tego programu powinien obejmować mobilność młodych ludzi z co najmniej dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej, czyli dwóch krajów spośród Polski, Czech, Słowacji czy Węgier. Co ciekawe, mogą Państwo również zakładać współpracę z państwami sąsiadującymi z Polską, między innymi z Niemcami czy Ukrainą. Oprócz organizacji pozarządowych, aplikować mogą szkoły czy też grupy sportowe. Co ciekawe, preferowane są wnioski projektowe o budżetach do 10 tysięcy euro. Z kolei Fundusz Patriotyczny to program, za pośrednictwem którego mogą zrealizować Państwo politykę pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, myśli katolicko-społecznej czy konserwatywnej. Otóż Fundusz Patriotyczny, jak sama nazwa wskazuje, wspiera promowanie postaw patriotycznych oraz popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski oraz polskiego dziedzictwa kulturowego. Środki z Funduszu Patriotycznego mają także wspierać i upowszechniać zjawiska w nauce, kulturze i sztuce, które nawiązują do dziedzictwa polskiej historii. Tutaj aplikować o środki mogą nie tylko organizacje młodzieżowe, ale również samorządowe instytucje kultury, czy też koła gospodyń wiejskich, ale także podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG lub do KRS. Przejdźmy zatem do kolejnego slajdu. Otóż, Szanowni Państwo, chciałabym pokrótce przybliżyć tutaj takie dobre praktyki dotyczące pozyskiwania funduszy w organizacjach pozarządowych. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, gorąco rekomenduję, żeby zapoznać się z różnymi programami i funduszami. Część już tutaj dzisiaj sobie omówiliśmy, jednak jest ich generalnie niezmiernie dużo i trudno byłoby je wszystkie omówić podczas naszego dzisiejszego spotkania.
Szanowni Państwo, spadajcie na dostępne programy i fundusze, choćby takie jak sobie tutaj dzisiaj wymieniliśmy, takie jak ROKiS, PRO, Nowy FIO, Fundusz Młodzieżowy, Europejski Korpus Solidarności, Fundusz Patriotyczny i Program Generacja V4. Dowiedzcie się Państwo, jakie cele finansują te programy oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby aplikować o dofinansowanie. Dalej. Szanowni Państwo, dopasujcie cele organizacji do priorytetów programów. Upewnijcie się, że cele Waszej organizacji pasują do priorytetów i wymagań określonych w różnych programach. To przede wszystkim zwiększy szanse na uzyskanie wsparcia. Dalej, staranne dokumentowanie. Szanowni Państwo, naprawdę rekomenduję, zadbajcie o kompletną dokumentację swoich działań i projektów. Otóż, jak zapewne już Państwo wiecie, ale jeszcze raz to powtórzę, w przypadku aplikowania o dofinansowanie odpowiednie i rzetelne dokumenty są wręcz kluczowe. Szanowni Państwo, kolejną taką dobrą praktyką, którą chciałabym się z Państwem podzielić. Otóż budujcie Państwo i wzmacniajcie Państwo potencjał swojej organizacji. Skoncentrujcie się na rozwijaniu zarządzania organizacją, na tworzeniu i doskonaleniu zasobów, na tworzeniu strategii działania. Wzmocnienie instytucjonalne organizacji znacząco zwiększa szanse na otrzymanie wsparcia. Dalej, Szanowni Państwo, pamiętajcie o odpowiednich priorytetach. Skupcie się na aktywizacji młodzieży w samorządach, na zwiększaniu obecności w organizacji młodzieżowych w życiu publicznym, na budowaniu i wzmacnianiu potencjału organizacji młodzieżowych. Są to cele, które mogą przynieść długofalowe korzyści. Następnie, Szanowni Państwo, planujcie Państwo swoje projekty czasowo, ale także bardzo starannie. Otóż w przypadku aplikowania o dofinansowanie, upewnijcie się Państwo, że dobrze zaplanowali Państwo czas trwania projektu i że dobrze rozłożyli Państwo zadania w czasie w sposób realistyczny. Szanowni Państwo, tutaj też w tym miejscu serdecznie i z całego serca rekomenduję, aby wykorzystywać narzędzia i media społecznościowe. Szanowni Państwo, promujcie Państwo Wasze działania i projekty za pomocą mediów społecznościowych. Pozwoli to na zwiększenie zainteresowania i na zwiększenie świadomości społecznej tego, w jakich obszarach Państwo działają, tego, jak dużo Państwo robią. Pozwolę sobie na łyk wody. Kolejną taką wymienioną przeze mnie praktyką jest współpraca i networking. Otóż, Szanowni Państwo, nawiązujcie Państwo kontakty z innymi organizacjami, z innymi
radami i instytucjami, które mają podobne cele. Otóż wspólna praca może przynieść większe korzyści niż działania indywidualne. Dalej. Kreatywność i innowacyjność. Szanowni Państwo, rekomenduję, żebyście Państwo w Waszych działaniach postawili na kreatywność i innowacyjność. Otóż oryginalne i unikalne projekty mogą przyciągnąć znacząco większe zainteresowanie fundatorów. Dalej, Szanowni Państwo, starajcie się Państwo o wsparcie finansowe na różne cele. Szanowni Państwo, wykorzystajcie różne programy, różne fundusze, które pozwalają na wsparcie zarówno celów statutowych, jak i działań na rzecz społeczności i lokalnych inicjatyw. Następnie, Szanowni Państwo, tutaj wrócę do tego, o czym mówiłam na początku, czyli systematyczność i ciągłość działań. Tuż, Szanowni Państwo, planujcie Państwo działania i projekty w sposób systematyczny, w sposób taki, aby osiągnąć długofalowe efekty, ale także kontynuować rozwój Waszej, Państwa organizacji. Następnie dbanie o dobrą opinię i o zaufanie. Szanowni Państwo, budujcie dobrą opinię na temat Waszej organizacji, na temat jej działalności. Doświadczenie i reputacja mają znaczenie w procesie aplikowania o dofinansowanie, tak samo jak rzetelne dokumentowanie działań, tak samo jak promocja już wykonanych przez Państwa projektów. Ważne, żeby było to widoczne, to co Państwo robią, żeby można było się czymś pochwalić i po prostu mieć udokumentowane te działania w różny sposób. Korzystając z okazji, że mamy jeszcze trochę czasu, zanim przejdziemy do kolejnego slajdu, czyli do książek dotyczących fundraisingu, które mogę sama od siebie polecić jako osoba działająca już prawie 10 lat w organizacjach pozarządowych. To nie jest oczywiście żadna reklama, żadne lokowanie produktu, tylko książki, z którymi sama miałam okazję się zapoznać. Natomiast zanim jeszcze omówimy sobie ten slajd, chciałabym w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, chciałabym przybliżyć Państwu kilka najczęstszych takich błędów w fundraisingu. Mówiliśmy o mitach. Możliwe, porozmawiamy po prostu tym razem o błędach. O mitach będzie później. Zapewne Państwo jako osoby działające w organizacjach pozarządowych próbowali Państwo kiedyś pozyskać środki na działalność Państwa organizacji. Bardzo możliwe, że podczas tego procesu pełniliście Państwo jeden z kilku najbardziej charakterystycznych błędów w fundraisingu. Czego unikać? Pierwsza
z tych rzeczy, o których chciałabym wspomnieć. Też podobne błędy w fundraisingu znajdziecie Państwo przynajmniej niektórych z wymienionych przeze mnie na slajdzie książek. Proszenie o cokolwiek. Szanowni Państwo, jeśli proszą Państwo o cokolwiek, to oznacza, że tak naprawdę stawiają siebie Państwo w pozycji żebraka, który, można powiedzieć, zadowoli się byle ochłapem. Co więcej, mówią Państwo swojemu rozmówcy, nie szanuję cię, bo wiem, że nie pomożesz mi konkretnie. Jednak jeśli zależy Państwu na prawdziwym i na partnerskim budowaniu relacji, zawsze proście Państwo o konkret. Konkretna, nawet najmniejsza suma, konkretny gadżet. Szukają Państwo pieniędzy na koszty administracyjne. Poproście Państwo, dajmy na to, by ktoś opłacił Państwa fakturę za prąd lub po prostu część faktury za wodę, powiedzmy. Rozbijajcie Państwo kwoty, które potrzebujecie, na małe, ale za to konkretne pozycje. Jest to też bardziej przejrzyste ze strony potencjalnych darczyńców. Dalej. Często też takim błędem w fundraisingu, z którym spotykałam się na przestrzeni lat, to niby taka błaha sprawa, ale jednak Państwo nie dziękują za uzyskane wsparcie. Sama lubię wpłacać pewne kwoty na konta różnych organizacji pozarządowych, których cele działalności wspieram. Czy jest później jakaś reakcja? Zazwyczaj żadna. Żadnego dziękuję, żadnego cieszymy się, że jesteś z nami, żadnego zostań z nami na dłużej. Po prostu można powiedzieć, totalna ignorancja. Czy te organizacje mogą liczyć na dalsze moje wsparcie? No, niekoniecznie. Dlaczego? Nie chodzi o moje samopoczucie, lecz o taki brak relacji, które powoduje nadużycie zaufania. Bo już w tym momencie takiej organizacji, na którą wpłacamy pieniądze, a od niej nie ma żadnego odzewu, no nie do końca im wierzymy, bo też nie wiemy, co stało się z naszymi pieniędzmi. Dalej. Często też myślicie Państwo, że to, co Państwo robicie, że czyny Państwa obronią, że jesteście Państwo tak wspaniałą organizacją, że Wasza działalność jest otaczana powszechną admiracją. Że myślicie Państwo, że nie musicie Państwo opowiadać o sobie, bo przecież wszyscy to wiedzą. Tylko, Szanowni Państwo, później nie dziwcie się, że nikt nie wchodzi na Waszą stronę, że Wasza tablica na Facebooku przypomina głos wołającego na pustyni. To oczywiście wspaniałe, że realizują Państwo coraz to nowsze projekty, że zmieniają Państwo otoczenie i świat na lepsze. Natomiast, Szanowni Państwo, musicie zacząć o tym głośno mówić. Mówić głośno, wyraźnie. Czasem wręcz krzyczeć. Dlaczego? Bo konkurencja nie śpi. Konkurencja tworzy lepsze historie, angażuje swoich sympatyków, tworzy miejsce, gdzie chce się bywać. W tym momencie po prostu Państwo przegrywacie. Kolejnym takim błędem fundraisingu jest to, że media nas po prostu ignorują. Robimy tak świetne rzeczy,
Wielu ludzi odchodzi zachwyconych po naszych akcjach, ale media wybitnie nas nie lubią, bo pewnie im nie pasujemy. Założyli na nas blokadę, a promują inne podmioty, które robią co prawda podobne rzeczy do waszej. Myślicie państwo, że to pewnie kwestia spraw politycznych. Pytanie, czy próbowali kiedyś państwo zatroszczyć się o dziennikarza z mediów, który chcieliby państwo się promować? Czy próbowali państwo takiemu dziennikarzowi podesłać zaproszenie mailowo, listownie, czy też dostarczyć osobiście? Czy zadzwonili państwo, żeby potwierdzić jego obecność? Czy zaprowadzili państwo tego dziennikarza w unikalne miejsce, gdzie przedstawili państwo go ciekawym ludziom z państwa organizacji? Czy przygotowali państwo ludzi do wypowiedzi do kamery, mikrofonu czy dyktafonu? Czy podesłali państwo ciekawe zdjęcia i wypowiedzi? Czy wytwarzacie państwo takie przekonanie u dziennikarzy, że robicie fajne rzeczy, że dobrze byłoby was sprzedać na kolegium redakcyjnym? Warto się nad tym zastanowić. Następnie. Często też takim błędem popełnianym przez całe mnóstwo osób działających w organizacjach pozarządowych jest przeświadczenie, że państwa strony, media społecznościowe nie potrzebują poprawek. Są przekonani państwo, że na państwa stronie czy tam medium społecznościowym można znaleźć tak wspaniałe rzeczy, jak informacje o tym, jakie projekty państwo realizują. Co więcej, warto na takiej stronie internetowej i mediach społecznościowych przejrzyście pisać o państwa działaniach, żeby nie była to litania tekstu, z którego po przeczytaniu nic nie wiemy. Piszcie, lepiej pisać krótko, a konkretnie. I takim ostatnim błędem, o którym chciałabym pokrótce wspomnieć, jest przeświadczenie osób działających w organizacjach pozarządowych, że po prostu nie mają państwo czasu, tudzież pieniędzy na fundraising. Są państwo przekonani, że nie stać państwa na fundraisera, ale jednocześnie chcieliby państwo się rozwijać, a z drugiej strony brakuje państwu na podstawowe rzeczy, jak zapłatę rachunków. Wstydzicie się państwo może wysyłać różne osoby do swoich świetnych kontaktów, do ludzi, którzy mogą państwu pomóc. Albo po prostu nie macie państwo na to czasu. Szanowni państwo, wracając do jednego z pierwszych slajdów, fundraising to inwestycja. Jeżeli nie przyjmiecie państwo, że państwa organizacji potrzebna jest zmiana, czy to jakościowa, ilościowa, mentalna, no to już jest państwa decyzja. Pamiętajcie państwo, że zmiana co do zasady nie jest konieczna. Śmieję się, że wtedy przetrwanie organizacji pozarządowej też nie jest konieczne. Jeżeli którymś z poprzednio wymienionych przeze mnie punktów, w której sytuacji odnaleźli się państwo,
Nie jest jeszcze za późno. Proszę wziąć sobie to do serca i zastosować w kolejnych działaniach, w kolejnych planach przy realizacji swojej strategii. Jeszcze wracając pokrótce do przedostatniego slajdu, a mianowicie książek dotyczących fundraisingu, które mogę śmiało polecić. Wśród nich są trzy książki pochodzące od autorów polskich, jedna od autora zagranicznego, natomiast jest ona przetłumaczona. To nie jest, szanowni państwo, żadna reklama pana Macieja Gnyszki, natomiast no tutaj, jeśli chodzi o doświadczenie pana Gnyszki, o tą wiedzę, którą zdobył na przestrzeni lat, jest ona opisana w kilku książkach. Tutaj poniżej zamieściłam dwie, które moim zdaniem naprawdę warto przeczytać, a mianowicie jedna z nich to Fundraising, pierwszy polski praktyczny podręcznik, a druga dotyczy już stricte networkingu, czyli takiego pojęcia, które nierozerwalnie wiąże się z pojęciem fundraisingu, a mianowicie networking, czyli budowanie kontaktów, budowanie relacji z darczyńcami. Dlaczego networking nie działa i co muszą Państwo zrobić, żeby to zmienić? Drugim takim autorem książki z Polski jest pan Szczepan Kasiński, którego książkę przeczytałam już jakiś czas temu, natomiast ta wiedza z niej została we mnie głęboko i korzystam z niej na co dzień. Mianowicie pan Szczepan w swojej książce Fundraising, jak stworzyć i zrealizować strategię fundraisingową, skupia się już stricte na tej strategii, na samym procesie, jak stworzyć, jak zaplanować działania, a potem jak przejść do ich realizacji, co oczywiście zwiększa szanse na powodzenie. Ostatnią z takich książek, którą chciałabym Państwu polecić, jest Duchowość fundraisingu pana Henry'ego Nouwena. Jest to książka autora zagranicznego, natomiast bardziej tutaj przekłada się to na takie tematy filozoficzne, można powiedzieć na genezę fundraisingu, na taką mądrość myśli związane z tym. Jeżeli cenią sobie Państwo taką myśl filozoficzną, jak najbardziej polecam tę książkę. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę podczas dzisiejszego webinaru na temat fundraisingu w organizacjach pozarządowych. Postaram się również uczestnikom tego spotkania rozesłać później materiały, nie tylko prezentacje, ale również polecane przeze mnie, można powiedzieć, takie przemowy motywacyjne dotyczące fundraisingu od osób, które mają w tym spore doświadczenie. Szanowni Państwo, uczmy się od starszych i mądrzejszych od nas osób, a na pewno osiągniemy sukces. Serdecznie dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie tutaj mojego głosu, mojej wiedzy i doświadczenia. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję do zobaczenia na którymś z kolejnych spotkań. Dziękuję.